Czy on cię zapomniał? Orakel miłosny. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mam czytanie dla jednej grupy z kart Lenormanda i dla drugiej grupy z kart Tarota. Możecie Państwo wybrać sobie jedną grupę lub zobaczyć w całości to czytanie jako jedno, by zobaczyć, co dwie różne talie powiedzą Wam na ten temat. Także witam na początku serdecznie oczywiście wszystkich subskrybentów i nowych widzów. Proszę nowych widzów o subskrypcję mojego kanału z dzwoneczkiem u góry, byście dostawali powiadomienia od YouTube'a o moich nowych filmikach z darmowymi wróżbami dla Was. Zapraszam serdecznie również do komentowania moich filmików, ponieważ czekam zawsze na Wasze komentarze. Nieraz wystarczy nawet krótki smajlik na ten znak, że widzieliście mój filmik, że Wam się podoba lub że wszystko jest ok, że rezonowało i tak dalej. To jest nasza wymiana energii, to jest nasza interakcja. Dziękuję serdecznie. Proszę również o lajki. Najlepiej te z kciuczkiem w górę oczywiście. Dziękuję serdecznie. Na wróżby indywidualne zapraszam Państwa oczywiście poprzez mój e-mail adresowy, który znajdą Państwo pod każdym moim filmikiem i w komentarzach. Napiszcie na e-mail, jaką wróżbę chcecie, na jaki temat, jakie macie problemy i ja wyślę od razu odpowiedź z warunkami tej wróżby. Dziękuję serdecznie. Zaczynamy. Pierwsza grupa to karty Lenormanda. Oczywiście już tradycyjnie moja ulubiona talia włoskiego artysty Ciro Marchetti. To jest właśnie ta piękna talia w kolorze brązowym. To jest grupa numer 1. I grupa numer 2 to są karty Tarota angielskiej artystki, Tarot Światła i Cieni nazywa się ta talia. Również piękna, wspaniała talia kart. Także wybierzcie jedną z grup, tą talię, która Wam odpowiada, którą lubicie, którą chcecie bardziej odsłuchać. Lub tak jak mówiłam, odsłuchajcie całej wróżby. Być może się jakieś wiadomości uzupełnią. Dobrze, więc zaczynamy, kochani, od grupy pierwszej. Od kart Lenormanda. Czy on o Tobie zapomniał? On ma niepokój wielki. Chciałby wyjaśnić jakieś sprawy. Myśli o Tobie i wie również, że Ty też o nim myślisz, że czekasz na jego kontakt, że wypatrujesz go, że patrzysz w przeszłość, rozmyślasz, wspominasz. On również wspomina Ciebie i ma ogromny niepokój, że nie idziecie razem w jednym kierunku, że nie udało Wam się iść w jednym kierunku, by osiągnąć jakiś wspólny cel. Także nerwowość, frustracja, niepokój. Być może były jakieś kłótnie, tak, które Was tutaj poróżniły. Jest też chęć z jego strony wyjaśnienia tych wszystkich spraw. Wyjaśnienia właśnie tych nerwowości. Oczywiście oznacza to też być może rozmowy nerwowe. Natomiast on nie zapomniał o Was. On myśli o Was pozytywnie, gorąco, serdecznie, namiętnie. Pragnie wyjaśnić z Wami jeszcze wszystko. Pragnie, by jeszcze nastąpił piękny czas między Wami, by nastąpiły piękne, romantyczne, być może gorące, namiętne momenty. On myśli o Was serdecznie, jest otwarty na kontakt z Wami, nie zapomniał Was, myśli o Was nawet pomimo tego niepokoju, frustracji, być może kłótni, które były u Was, myśli pomimo to bardzo pozytywnie i serdecznie o Was. Także zapomnieć, kochani, tutaj nie zapomniał. Dziękuję grupie pierwszej. Grupa druga to karty Tarota.
czy on o tobie zapomniał? Myśli o tobie, postrzega cię jako osobę bardzo stabilną. Wie, że rozwój związku z tobą potrzebuje czasu. Tutaj mamy jego jako króla monet, czyli osobę, która jest bardzo rzetelna, poważna. Być może jest zajęty teraz sprawami zawodowymi, tak? Finansowymi, ale myśli o tym, jest waszym przyjacielem, jest wierny, myśli bardzo solidnie o was, wie, że jeszcze być może rezultaty waszej relacji dopiero nastąpią, się rozwiną. Być może przyjdzie jakiś czas, gdzie rozkwitnie jeszcze ta miłość, pomimo tego powolnego tempa, które tu jest pokazane na rozwój tej miłości, tych uczuć. On jakby czekał cierpliwie opanowanie, że jeszcze coś się wydarzy, że jeszcze coś się stanie. Brakuje mu emocjonalności z tobą. Być może, powiedzmy sobie tak, między nami być może smutek swój utapia w kieliszku, być może popija sobie, by jakoś zapomnieć was, by właśnie nie mieć takiej pustki emocjonalnej. Dziewiątka kielichów mówi o tym, że rozpierają go wręcz emocje, ale że mu brakuje właśnie was, że nie jest do końca szczęśliwy i spełniony emocjonalnie. I no, karta dziewiątki kielichów mówi również o takim jeszcze nie do końca spełnieniu emocjonalnym. Być może właśnie dlatego rozpaczając zagląda w kieliszek lub rozmyśla właśnie o was, że mu brakujecie do szczęścia takiego totalnego, tak? Tutaj owszem, praca, finanse dają mu być może jakieś ukojenie czy zadowolenie. Na pewno jest skupiony na swoich tutaj sprawach, tak? Czy kariery, czy stabilności, stabilizacji. Ale myśli o was, nie zapomniał. Jesteście głęboko jak korzenie w jego sercu, tak? Zapuściliście jako osoby, wy właśnie, jako osoby pytające, korzenie w jego sercu. I to jest bardzo solidne, on nie może zapomnieć o was. On liczy na to jeszcze, że coś się za jakiś czas powoli rozwinie, dlatego jest cierpliwy, wstrzemięźliwy. Chciałby wyjaśnić również karta sądu, tak? Karta sądu, czyli chciałby wyjaśnić tej sprawy między wami. Chciałby jeszcze sądu, czyli jak to się mówi, przed sąd idzie się, by wyjaśnić problemy, tak? By się kłócić, pojednać. Także tutaj chciałby pojednać się, rozmawiać, wyjaśniać coś, by jakby chciałby też powrócić, bo karta sądu to też karta powrotów, tak? Czyli powrócić i wyjaśnić wszystkie jakieś sprawy. Ale jest na dzień dzisiejszy opanowany, myśli o was bardzo, bardzo solidnie, bardzo rzetelnie i wypatruje być może dobrego momentu, powoli, wstrzemięźliwie opanowanie, który byłby dobry właśnie na ten odpowiedni czas, by wrócić, by zapytać, by wyjaśnić coś, by porozmawiać. Także w obu tych grupach, kochani, partner myśli o was i nie zapomniał. Owszem, różne są tutaj karty, ale obie grupy mówią o tym, że są jeszcze myśli o was, wspomnienia, chęć rozmowy, chęć wyjaśnienia spraw i niespełnienie emocjonalne bez was. Także kochani, życzę wam oczywiście, jeśli tego pragniecie, by partner, jeśli o was on nie zapomniał lub partnerka, o którą pytacie, by nawiązała z wami kontakt i byście wyjaśnili swoje różne ciężkie, emocjonalne sprawy. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia już wkrótce.